W tym wideo poruszę problem, czy to lekarz okulista wystawi Ci zaświadczenie, a w zasadzie orzeczenie na prawo jazdy, czy tenże okulista może sam wystawiać jakieś dodatkowe zaświadczenia, na podstawie którego Wydział Komunikacji zmieni Ci na przykład kod ograniczeń na blankiecie prawa jazdy. Szczególnie chodzi o kody ograniczeń związane ze wzrokiem 01, 01, 01, 06 czy jakiekolwiek inne. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Witam Panie Dariuszu, rok temu zostało mi zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. No boli niestety, dodatkowo przekroczyłem punkty. Także siła złego na jednego. Tydzień przed egzaminem praktycznym dowiedziałem się, że wcześniej muszę mieć okulary, bo lekarz okulista wydał mi kod 0101. Jeszcze raz przypominam, kod 0101 oznacza tylko noszenie okularów podczas jazdy, a nie noszenie szkieł kontaktowych. Wcześniej nie miałem takiego kodu do prawa jazdy. Widzę bez tych okularów doskonale. I domyślam się, że lekarz, który zobaczył przyczynę zatrzymania prawa jazdy, specjalnie mi wpisał w okularach, chociaż nie mam żadnej wady wzroku. I moje zasadnicze pytanie, co mam zrobić, żeby zlikwidować ten kod 0101? Czy mogę się udać do prywatnego lekarza okulisty, donieść nowe zaświadczenie do Wydziału Komunikacji i dostanę prawo jazdy bez konieczności noszenia okularów? Aby Ci odpowiedzieć na to pytanie, no muszę tutaj zacząć od roli lekarza okulisty w wystawianiu orzeczeń lekarskich do prawa jazdy, szczególnie jak je przedłużasz z powodu wady wzroku. No powiedzmy, ten wzrok mógł Ci się poprawić, na przykład po korekcji laserowej, mógł się również pogorszyć. I to nie lekarz okulista Ci to orzeczenie lekarskie wystawi, tylko lekarz uprawniony do badań kierowców. Czyli jeżeli okulista Cię zbada i wystawi jakieś zaświadczenie, to nie idziesz z tym zaświadczeniem do Wydziału Komunikacji, nie tracisz czasu, ale idziesz do lekarza uprawnionego do badań kierowców. Taki lekarz jak ja, czy podobny, bierze to zaświadczenie od okulisty, patrzy sobie, przy okazji też może sam jeszcze wzrok zbadać. I to on ocenia tą konsultację i wystawia końcowe orzeczenie. I to ja, czy inny lekarz taki jak ja, lekarz medycyny pracy, lekarz medycyny transportu, ocenia, czy ten kod 0101 jest potrzebny, 0106, czy niepotrzebny, że tak powiem. Natomiast skąd się bierze to takie obiegowe pojęcie o roli okulisty jako lekarza uprawnionego do badań kierowców? No, większość ludzi, być może i Ty należysz do tej grupy, dość logicznie rozumuje, no skoro mam problem ze wzrokiem, no to powinienem pójść do okulisty, a nie do jakiegoś innego lekarza. O okuliście każdy słyszał, natomiast o lekarzu medycyny pracy, czy lekarzu uprawnionym do badań kierowców, no nie zawsze, szczególnie jak nigdy nie pracował. I to rozumowanie jest poniekąd słuszne, no ale w tym przypadku nie możesz pominąć później lekarza uprawnionego, który teoretycznie ma prawo wystawić orzeczenie z innym kodem ograniczeń. Jest inne pytanie, czy on to zrobi. Akurat nie, w tym przypadku nie jest to dla mnie takie pewne. Domyślam się, że badania były robione w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Od razu wynika z opisu tegoż to kierowcy, że były to badania okulistyczne i wierz mi, kto jak to, ale okuliści nie są złośliwi dla kierowców. No, nie za bardzo sobie wyobrażam kierowcę tira 40-tonowego czy więcej, któremu przepisuje się okulary i tak naprawdę w tych okularach nic nie widzi. Oczywiście może być też sytuacja odwrotna, że nie widzi bez okularów. Specjalista osób oczu, szczególnie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, jest z pewnością osobą odpowiedzialną i on wie, że gdyby się coś stało, ten kierowca tam coś nie widział w czasie jazdy, to on poniekąd jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy. Także zapamiętaj raz na zawsze, wizyta u okulisty nie zaszkodzi, nie jest ona obowiązkowa, jak masz kategorię A, B, B1, traktor, czy coś tam, jakieś takie niższe kategorie, jest obowiązkowa dla kategorii wyższych C, D. Ale końcowe to orzeczenie lekarskie wypisuje lekarz uprawniony do badań kierowców i nikt więcej. Także na tym kończę, jeżeli chcesz więcej takich filmików jak ten, to już teraz zasubskrybuj mi kanał YouTube, lekarz medycyny pracy, tutaj gdzieś są linki do subskrypcji. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.